Dzień dobry wieczór. Jestem ponownie Starki i cóż, oto i ponownie Brutato, ale w wersji 1.1.0.0 beta 5. Nowa wersja. Pierwsza beta po prostu aktualizacji, która niedługo nadchodzi. Czy w sumie czy pierwsza, nie jestem pewien, może piąta. Ale tak czy inaczej, po prostu jest beta, więc oto i teraz nowa rzecz na wyborze postaci. Można ustawić nieskończony kooperacyjny tutaj i cztery postacie. 10 poziom przed falą szóstą, 6 broni. To będzie bardzo proste. Obrażenia od żywiołów 10, zdobądź 3 struktury w tym samym czasie. 40% wystanego życia. No cóż, mamy ciekawe rzeczy tutaj do zrobienia. I powiem szczerze, że nie myślałem o tym, co tak naprawdę będę chciał robić, więc spróbujmy odblokować jak najwięcej postaci. I może obrażenia od żywiołów 10 i 3 struktury? To byłoby proste dosyć jako mag. Bo tutaj się gra pod obrażenie od żywiołów. Struktury i tak zawsze biorę, więc no. Gramy magiem. Nawet jeśli przegramy, to będziemy przynajmniej robić postępy. Bierzemy różdżkę, bo to jest najprostsze takie. I mag. Nie wiem, czy był na odcinku, czy nie. Chodzimy i nasz cel jest prosty. Strzelić z różdżki we wroga, po to, żeby płomienie od podpalania po prostu go wykończyły. I tak, cechy charakterystyczne maga są takie, że mamy lepsze skalowanie obrażeń od żywiołów. Zaczynamy z wąszem, co powoduje, że podpalenie przychodzi na dodatkowego wroga. I przestrzenną kiszką, co oznacza, że mamy większą szansę na podpalanie atakami niepodpalającymi, czy w ogóle mamy szansę. A ataki podpalające są po prostu mocniejsze. Oto też weźmiemy, bo musimy mieć 40%. I tak, wiele osób może powiedzieć, że lepsze są właśnie inne rzeczy przez to, że mamy tą kiszkę. Ale ja i tak wolę różdżki. I ostatnia rzecz, jak widzicie, nie możemy ulepszyć obrażeń wręcz dystansowych oraz inżynierii. I tak, dla niektórych to może być spory problem, dla mnie to nie jest żaden. Głównie dlatego, że no, grając pod różdżki albo biorąc obrażenia procent, tak można to nadgonić. A póki co, no, skupmy się na tym, żeby nasze piękne kulki ogniste z różdżek eliminowały naszych wrogów. I tak. Nie wiem, ile opowiadałem, ale zawsze jak gram, powiedzmy, magiem, albo nawet nie tyle co magiem, co po prostu zawsze, kiedy gram z użyciem różdżki, to strasznie się robię sentymentalny i tak bierze mnie wspominki. I na pewno o tym wspominałem, ale właśnie Divinity Original Sin pierwszej części, w szczególności. Przez to, że tam w wersji Enhanced Edition, czyli tak jakby wersji odświeżonej, która tak z energią była pierwszą, w którą zagrałem, w oryginalne wydanie nie grałem wcześniej, a właśnie były różdżki. I mogę powiedzieć, że jest to mój ulubiony typ broni, przez to, jak ją tam zaimplementowali. Zawsze trafiają, biją mnie najgorzej, ale przede wszystkim mają przyzwoity zasięg, pozwalają grać magiem, skupiającym się na czymś innym niż typowa inteligencja czy coś. Jakoż właśnie pierwsze Divinity... Fireball? Ej, tego nie było jeszcze! Mamy nową broń! Wszystkie z tym potrafią zdając obrażenie płomieni. Weźmiemy ją. Będziemy Fireballa rzucać. Tego się nie spodziewałem. Ale tak. Pozwalając grać magiem w całkowicie inny sposób. Prawda, zaklęcia nie byłyby aż takie celne, przez to, że nie rozwijam daimiotu tej inteligencji. Chociaż celne. Raczej bym powiedział, że nie nakładałby efektów. Bo zaklęciami nie dało się chyba nie trafić. Zresztą nie pamiętam, dawno gram. Ale tak czy inaczej, pozwalało to rozwijać właśnie czy to kondycję, żeby mieć większą po prostu no, pulę życia i pulę punktów akcji. Czy to szybkość, żeby więcej punktów akcji na turę zdobywać i mieć jakkolwiek normalną prędkość poruszania się, bo powiem wam szczerze, w pierwszym Divinity Original Sin to była masakra z tą prędkością poruszania się. Weźmy może... I tak, mamy Fireballa. Oj, mamy Fireballa. Nie mogę się doczekać, że zobaczymy. Płetwa. To chyba ostatnio odblokowaliśmy jakoś? Tak, przynajmniej wezmę. No. I uwaga, Fireball. Boom. W ogóle dlatego, jak będziemy grać... Nie pamiętam, jak się nazywa wynalazca, rzemieślnik, nieważne. Ale ogólnie, jak będziemy nim grać, musimy zdobyć Fireballa. Bo Fireball robi eksplozję, skaluje się od żywiołów, idealny dla niego będzie.
pomijając to, że też jest dobry dla maga. I no. Ale właśnie, jest to moja ulubiona broń właśnie przez takie proste rzeczy. No i to, że można nosić dwie naraz, co pozwala korzystać z benefitów strzelania dwoma żywiołami naraz. To często fajne kombinacje samo w sobie może robić. A nawet jak nie, to łatwo to po prostu wykorzystać do zwiększenia trochę obrażeń. No i co jest jeszcze bardzo ważne, pozwala to też właśnie robić całkowicie nowy styl gry. O, Coin Fireball, biorę. I zdecydowanie kiedyś jeszcze wrócę do Divinity Original Sin i jedynki, dwójki na kanale. Tak tego tutaj dodam, bo kiedyś właśnie tę dwójkę trochę próbowałem ograć na trybie tak zwanym honorowym, czyli jak zginiesz, to kasują ci zapisy i masz tylko jeden plik zapisu, który zawsze się odpisuje, jak wyłączasz grę, albo jak ci zginie postać w walce. Więc tak, kiedyś wrócę może do normalnego, może znowu do takiego podejścia. No i pierwszą część też zdecydowanie będę musiał kiedyś ograć, bo pamiętam, że na początku kanału próbowałem jakieś takie streamy robić, nieudolne dosyć, właśnie z pierwszego Divinity Original Sin. Nawet nie wiem, czy jeszcze są zapisane i zlamiłem. No niestety, rozproszyłem się. Teraz jest nowa gra, Restart i powrót do menu głównego. Restart oczywiście. Tak, ja się nie poddam. Ja chcę zdobyć tutaj więcej fireballi, więcej różdżek i tak dalej. Nawet jeśli będzie się nie udawać. Ja po prostu chcę to zrobić, bo chcę. Plus wypadałoby odblokować nowe postacie. Bo już są w wersji beta, w wersji niedokończonej czy coś, ale muszę. Muszę po prostu. Jak to mówi klasyka, muszę, bo się uduszę. Ale no, definitywnie, jeśli będę właśnie zaczynał serię z pierwszego Divinity Original Sin, to możecie się spodziewać, że zobaczycie moją strategię grania czarodziejem pod właśnie różdżki, bardziej niż pod zaklęcia. Przy czym też nie będę was okłamywał. Nie wiem, kiedy to będzie, nie wiem w jakiej formie. Będę szedł na formę, którą osobiście preferuję, jest dla mnie lepsza. Czy będę iść na tą formę, która jest lepsza zgodnie ze statystykami wszystkimi. Ale no, starczy tego, na razie skupmy się na ważniejszych rzeczach. Jeden odrzutu. To chyba działało inaczej. Tak, jestem święcie przekonany, że nie było tutaj odrzutu. To jest pierwsza sprawa. Druga... Nawet nie wiem, czy była statystyka odrzut. Może w drugorzędnych była. Szybkość płynięcia też nie wiem, czy istniała kiedyś. Tak czy inaczej, nieistotne. Skupmy się na tym, co najważniejsze. I na przechodzeniu i zdobyć jeszcze dwóch broni. Nie wiem ilu, ale wielu obrażeń od żywiołów i trzech wieżyczek. Jeśli to się uda zrobić, to będziemy mieć co najmniej dwa unlocki nowe. Natomiast jeśli udałoby się jeszcze jakimś ten wampiryzm na 40%, to będzie jeszcze kolejny. No a 10 poziom przed falą 6. Ja bym chciał, ale czy się uda, to nie mam pojęcia. Bo to jest dosłownie nie tylko ode mnie zależne. W tym momencie wziąłbym obrażenia. I to definitywnie. To definitywnie maszynę do cyklingu zablokujemy, to bierzemy tak. I lecimy dalej. Tak czy inaczej, no właśnie, nawiązując do tego, zawsze po prostu mi różdżki dają takie właśnie przemyślenie nostalgiczne, takie wspominki, uśmiech tutaj. I oczywiście ktoś może powiedzieć, że w Harry Potterze w sumie jest tak samo, że ta różdżka też służy jako źródło magii i tak dalej. No nie tyle co w Harry Potterze, co w dziedzictwie Hogwartu. No, wiecie o co chodzi, ale to nie to samo. Naprawdę, to nie to samo. I osobiście ciężko mi jest traktować, powiedzmy, dziedzictwo Hogwartu na takim samym standardzie, jak traktuję nie tylko Divinity, ale wiele różnorakich naprawdę gier. Żeby nie było. Na tyle, na ile miałem okazję grać, zanim mi się zaczął psuć. O, w ogóle. Kieł. Prymitywna i precyzyjna. Obrażenia 7, 50 do tego, 80 do wampiryzmu. O, tak. Będę chciał to stestować prymitywem. Przynajmniej dzikus nigdy nie pamiętał, jak się nazywa. Ale fajna nowa broń kolejna. Ogólnie nie pamiętam, ile ich tutaj jest. Ale wiem, że właśnie kilka jest. I jak nawet widzieliśmy kulę ognia, widzieliśmy kieł i nie wiem, czy coś jeszcze. A
Natomiast co wiem, to to, że mamy 6 różdżek, więc pierwszy cel został osiągnięty. Teraz musimy podbić tylko chyba trochę odprężenia od żywiołów, znaleźć 3 wieżyczki, no i rozwiać wampiryzm. Czy wystanie życia. Nikt nie pamiętam, kto się nazywa. Wiesz, dobra, wiem, że to było wyssanie życia tutaj, ale nikt nie potrafi jakoś jednorazowo tego nazywać w jeden konkretny sposób. I nie będzie 10 przed falą 6. To łatwiej będzie zrobić mutantem, tak swoją drogą. O, wyssanie życia a propos. Szybkości niech będzie i kostka lodu. Unikalny. Pierwsze trafienie... Pierwszym trafieniem przez obrażenia drzwi w przeciwnictwie otrzymał 10% obrażeń. Ho. A wezmę. Ciekawa rzecz. O, kiszka kolejna. Tak, i inne piękne rzeczy. Jeśli się nie uda wszystkiego zrobić, to powiem wam szczerze, tak jestem zadowolony z tego, że no, wyszło to podejście. Ale jedne w sumie, co jest tak jeszcze istotne, to to, że z jednej strony mam tutaj tą fajną betę, a z drugiej niedawno na Noxious Weeds wspominałem, że niedługo będzie DLC-ek, więc Boruto to się nie będzie kończył. No, prawda jest taka, że nie wiadomo, kiedy będzie, bo teraz planujemy na koniec października. To dla mnie jest naprawdę niebezpiecznym terminem, bo nie ukrywam, w październiku wychodzi też również z takich rzeczy pewnych Dragon Age Veilguard, którego na pewno będę grał sobie prywatnie. Żeby to ogrywał na kanale, nie mam pojęcia. Na pewno, jeśli będę ogrywał, to najpierw bym musiał przechodzić pozostałe części, czy to na streamach, czy coś. Weźmy tutaj życie lepiej dla bezpieczeństwa. A niestety wiem, że są długie. No, poza drugą częścią. Tutaj mogę wam powiedzieć, że druga część Dragon Age'a mega krótka. Jakież nawet byłem jeszcze takim połowicznie dzieciuchem, mogę powiedzieć. Udało mi się przejść bez jakiegoś szczególnego raszowania, spieszenia się czy czegokolwiek w niecały tydzień. Ale to był tydzień szkolny. Co tym idzie, nie miałem aż tak dużo czasu wolnego. Było to już chyba w gimbazie, albo początek szkoły średniej. Nie, chyba jeszcze gimbaza. Tak czy inaczej, no, mega krótka. Większym problemem jest pierwszy Dragon Age oraz, co też uważam za bardzo istotny element, jakby dodatek do pierwszego Dragon Age'a. To jest tak trochę kontynuacją historii, czyli po tym, jak jest Dragon Age początek, czym Origins, jak zwał, tak zwał. To jest ten dodatek Przebudzenie czy Awakening. No i niestety to jest jedyny dodatek, który uważam za na tyle kanoniczny, na tyle istotny, że chcę nie chcę, musiałbym go też przechodzić. I tutaj wiem, że to może długo zająć, bo po prostu z doświadczenia mojego. Nie jakoś mega długo, ale no trochę może. W szczególności, że są sekwencje, które nieszczególnie mi wychodzą. Są takie, które po prostu, no, nie lubię. Plus, jako że mam, powiedzmy, wersję kompletną, przecież to ciężko mówić, żeby się nie miało, bo chyba, jeśli nie mylę, przez to, że zamknęli sklep punktów właśnie BioWare chyba. Teraz każdy może mieć dodatki za darmo, chyba że już po prostu ich się nie da mieć. Ta oferta darmowa na dodatki się skończyła, ale mniejsza. Z tym, co chciałem mówić... No, przez to, że mam wszystkie dodatki, jest jeszcze też jedno wydarzenie losowe, które można napotkać podczas grania właśnie w... no, podstawową wersję gry, czy podstawową, no, w główną kampanię początku. I mogę wam powiedzieć, że to jest kolejny problem, że to wydarzenie jest losowe, a... ja tak de facto nie lubię... nie dostać tego wydarzenia, bo ono jest mega ważne, mega potężne. Przy okazji, zamrożone serce. Obrażenia od żywioł, szanse na krytyczne, obrażenia są dodatkowo na 10% wartości obrażeń żywiołów, ale wolniejsze płomienie. I tak wezmę. Tak wezmę, bo chcę te nowe rzeczy testować. Poza tym, nawet jeśli będą wolniejsze płomienie, będziemy mieć jeszcze mocniejsze damage na każdej różdżce, nawet pojedynczej, dzięki temu. No i zamrożone serce wydawało się być dosyć niezłym przedmiotem. Więc tak. Dlatego fajnie by było, gdybyśmy zdobyli w końcu tutaj też miotacz płomieni, tak nie żartując, mówiąc całkowicie poważnie, całkowicie 100% serio. One są mega
mocne, w szczególności no, na naszym tej czardzieju. To jest dosłownie bezpośrednie ulepszenie różdżki, bym powiedział. Prawda, nie zastępuje jej w każdej sytuacji, bo różdżka ma bądź co bądź wyższy zasięg, ale no. I okej, na pewno na następnych level upach potrzebujemy uniku pancerza i życia. No i szybkości. Bo ledwo nadążam z wymienianiem grupy. O nie! Ale mieliśmy 6 broni. Co odblokowało tą postać? Nie? O, a to dziwne. Chyba, że 6 broni, w sensie 6 różnych. No cóż... Nie wyszło trochę. A spróbujmy w takim wypadku może zdobyć ten 10 poziom, albo zobaczmy tylko jeszcze jedną rzecz, gdzie on jest. Trochę zepsuje mi teraz kolejność dzikus, czy makieł na start. Okej, czyli będę mógł sobie testować w następnym epizodzie. Szybko też właśnie tak chcę poprzeglądać, czy gdzieś tutaj nie zauważę czegoś ciekawego, nowego. Ale niestety ze smutkiem stwierdzam, że nie widzę za dużo tych nowych rzeczy na start. Jeżeli zauważyliście, czego ja nie zauważam, to dajcie znać, ale chyba nic nie ma. I okej, ten odcinek ogólnie będzie bardzo dziwny, jestem tego świadom, ale no muszę po prostu posprawdzać. Bo po prostu nie byłbym sam, gdybym tego nie zapytał. Dobra. To skoro nie daliśmy radę tamtemu, to spróbujmy zdobyć to. Poziom 10 przed falą 6. Zagramy więc mutantem pod pistolet maszynowy, zgodnie ze sugestią jajka, która tam zaistniała już dawno, to było już ponad miesiąc temu chyba. O tym, że jeśli chcę mieć właśnie pistolet maszynowy, który będzie bił dużo obrażenia, to skupiać się na tym, żeby z level upów brać tutaj bonusy jako mutant, przez to jak on szybko leveluje. I szczerze nawet tak zrobię. Tylko najpierw, pierwsza rzecz, musimy zawsze trochę tego zbierania. Tych rzeczy, o tak, blizna, definitywnie, o tak. I to też tak. Przelosujmy szybko, czy jest coś dobrego, nie, idziemy dalej. Nasz cel to dosłownie będzie czyli ekspienie głównie. Jeśli to będziemy ten 10 przed falą 6, reszta mnie nie interesi. I wiem, że będzie głupoty, bo mutantem już przeszliśmy, no ale halo, jest nowa aktualizacja. A wraz z nią może być mnóstwo nowych rzeczy. Więc ja chcę jak najszybciej po prostu je odblokować. Dlatego też, no nie dziwcie się, że ten odcinek będzie bardziej chaotyczny, będzie bardziej... No być nawet do kitu, do niczego. Czy jakkolwiek tego inaczej nazwać. I teraz tak, kolejna blizna, oj tak. Jeszcze szybsze ekspienie. No i ważne rzeczy też będę próbował właśnie zdobyć 6 sztuk broni. Chociaż czekajcie, jeszcze jedną rzecz tylko szybko zrobię. Ogólne nie. A nie, jest tutaj. Na wszelki wielki przychodzę na angielski. Bo może, jeśli teraz zginiemy, zobaczę, czy na angielskim będą jakieś różnice. Bo bardzo możliwe, że właśnie na angielskim będzie trochę to lepiej opisane, co trzeba zrobić. Bo może chodzić o 6 broni jakiejś konkretnej kategorii. No, polskie tłumaczenie jest jeszcze niedorobione na tyle, że nie wiadomo, o co chodziło, więc tak. Grać przez chwilę właśnie na angielskim. Nie będę ukrywał osobiście też, żebym mógł siedzieć na angielskim cały czas, bo ja już na tyle przyzwyczaiłem się do tego, że większość gier jest tylko po angielsku, że już... No, de facto preferuję nawet trochę często grać w wersji angielskiej niż po polsku. Ale to też jest śmieszne, bo tutaj mówię, preferuję po angielsku, grałbym po angielsku. Natomiast są takie sytuacje, jak powiedzmy... Nie pamiętam co. A nie, nawet pamiętam taki konkretniejszy przykład. Kingmaker, Pathfinder. Gierka, którą też osobiście bardzo polecam fanom klasycznych Baldur's Gate'ów. Bo jest naprawdę świetna. Co prawda, no... Na wyższych poziomach trudności ma swoje mankamenty. Ale to nie o tym chciałem opowiadać. A co chciałem opowiadać, to jest raczej to, że... A jak to się nazywało?
Tam nie ma języka polskiego oficjalnie. Jakieś tam tłumaczenie fanowskie chyba gdzieś było. Nie pamiętam teraz nawet. Ale właśnie nie ma języka polskiego i tam... Chociaż... Jak tutaj mówię, preferuję grać po angielsku często, to tam przysłowiowo ból dupie, dlatego że nie ma języka polskiego i... Dosłownie tam kiedyś, to już było lata temu, jakby ankieta taka, co ci trochę powstrzymuje przed graniem, czy dlaczego nie dokończyłeś rozgrywki, dlaczego coś tam, co... Co mi pisałem, że barierą jest brak języka polskiego. Ja. Czasem ja, który grał z przyjemnością po angielsku i nawet jak był ten polski, pewnie bym się nie przełączył. Ale no, jak mówię, to jestem ja. Moja cała egzystencja to jest jedna wielka sprzeczność, więc tak. Nie powinno to niektórych z was dziwić, jeśli już chociaż bardziej mnie znacie czy kojarzycie. Tak, kolejne SMG. Wezmę i nawet zrobię coś, czego nie powinienem robić, czyli już je połączę. Głównie dlatego, że no... Mój cel to jest spróbować zrobić 6 różnych broni. Bo może to właśnie o to chodziło w tym achievementie. Miałem 6 różdżek jako czarodziej i się nie zaliczyło. No bo to wychodzi o jakieś broni konkretnej kategorii, o których nie mam pojęcia. I niestety porażka. A zrobiliśmy Baby. Możemy grać dzidziom. Okej. Okay. Baby, 10 zbierania. Kiedy levelujesz, dostajesz miejsce na broń. Max 24. Zaczynasz z jednym. Dużo wolniej się leveluje. Okej. Okay. I co my tu mamy? 6 different weapons. Wiedziałem. Wiedziałem, że polski miał problem. Ale dobra. Odcinek będzie długi, ale zaczynam teraz jako Baby. A. Pytanie, z czym zaczynamy? Powiedziałbym, że może ze wszystkich rzeczy, które są tutaj dostępne, zacznijmy z jedną, z dwóch, może trzech tutaj charakterystycznych rzeczy, które bym mógł przypisać dziecku. Weźmy nożyczki. Wiem, że to jest błąd, ale tak. I teraz tak. Nasz cel, jak najszybciej zlevelować, żeby jak najwięcej broni móc zdobyć. Ojej, jeśli będziemy mieć 24 bronie, to będzie masakra. Ktoś mówi, że dziecko może być jedną z prostszych postaci, tak ogólnie. I teraz tak, nie mam kolejnego weapon slota, więc ulepszmy nożyczki, weźmy to, bo to jest zawsze dobry wybór. Przelosujmy i tak, to będzie dobre, to będzie dobre. Ghost Axe jest świetną bronią, ale na razie nie bierzemy. Bo niestety, no nie jestem w stanie. Tak, tutaj nie będę może celował w jakieś konkretne synergie. Co bardziej będę chciał właśnie, powiedzmy, no... próbować robić wszystko, co się da. Żeby mieć jak najlepsze, no... kompozycje broni bardziej niż pod statystyki, to pod to, jak one działają. I może uda nam się nawet to przejść jakoś. Przezwyciężyć tych złych, niedobrych dziadów, kosmitów. Tak czy inaczej mamy pierwszy poziom, więc CP, slot na broń. I Ghost Axe powrócił, więc bierzemy. Z tych dwóch mogę wziąć oba, więc bierzemy oba, przelosowujemy. Na pewno będziemy brać to. Shreddera może bym wziął, włócznie, nie wiem. Jak mówię, to będzie dziwna rozgrywka. Ale musimy. Musimy tak grać, bo... No udało się dokończyć jakąś nowość. A nie ukrywam, no jak jest coś nowego, to ja chcę to sprawdzać. I nie wiem, jak zareagujecie na taki chaotyczny odcinek, pełen wszystkiego i niczego. Chociaż trochę mogę powiedzieć, że czuję, że tu wraca może do korzeni Brotato u mnie. Ale no, nawet jeśli... Ja i tak jestem zadowolony z tego, że w ogóle coś się dzieje. I tak, weapon slot numer kolejny. Niech będzie Shredder, czyli pierwsza broń dystansowa. Trochę przy okazji eksplodująca. Tak, Medical Gun'a też zablokuje, bo czemu nie? Właśnie na recyklingowym też. I okej, cel na tę falę, zrobić trzeci poziom. Żeby mieć czwarty slot na broń. Sam móc wziąć Medical Gun'a, żeby mieć synergię z nożyczkami. Tak jak mówiłem, będziemy tu zbierać różne bronie, bo to może odblokuje kolejną postać. Przy czym... Żeby nie było już kolejnej postaci, nie będę pokazywał na tym odcinku.
Bo na tym odcinku właśnie chciałem się skupić teraz już tylko i wyłącznie na dzieciaku. Ewentualnie, jeśli nie na dzieciaku, to w sumie... No, na czardzieju. I tak, medical gun tak. To tak, to tak. Na to mi nie stać. Przelosujmy. I proszę. O, rękawica jest ulepszona. Kiedyś miała chyba tylko odrzucanie. Dobra, czyli faktycznie było odrzut, bo ta rękawica istniała. A teraz jeszcze zwiększa obrażenie wręcz. Fajnie. Tak czy inaczej nie. Nie będę brał na razie. Też pewnie powinienem, ale... Jeszcze już zobaczę. Bo na razie zamiast skupiać się na jakichś bonusach do statów, co powinniśmy robić, bo statów mamy prawie że zero. Skupiam się na broniach. No ale z dobrych rzeczy to mamy już 4, więc... Jeszcze brakuje nam w sumie ile? Jeszcze 2 do odblokowania następnej nowej tajemniczej postaci. No i mamy kolejny slot na broń przy okazji. Tak, nie wiem czy zwróciliście uwagę, ale tak, udało się. Więc sukces. Śnieżka. Jeden elemental damage, zawsze kiedy masz, czy bierzesz jakąś broń, która zwiększa, czy cokolwiek kupujesz, to zwiększa elemental damage. Może być świetne. Dobra, tak czy inaczej bierzemy medical guna. I co, może być głupie, kombinujemy. Powiedzmy, że ghost flinta wezmę. Laserowego zostawiamy. Nożyczki nie, przelosujmy. Definitywnie, definitywnie. I idziemy. I okej, okay, jeśli przeżyjemy... tę falę, to będziemy mieć już zliczone 6 różnych broni. O tym idzie, będzie na następny odcinek nowy postać. Więc jej. Tak. Będzie ciekawy. Najdelikatniej mówiąc. Dobra. Dobra. To nie zginie, tu gwiazdo klucz. Proszę cię. Dziękuję. Nawet nie wiem, co mam mówić. Poza tym, że nie spodziewałem się, że to pojawi się w takiej dziwnej formie, że mamy betę, ale nie będziemy mieć dodatka, bo praca jest trochę opóźniona. Nie żebym narzekał, ale no. Tak, eksperymentacja, czyli no, kolejny achievement. Bo teraz to tak naprawdę nam pozostało jeszcze? Zrobić 2 wyżyczki i trochę obrażeń od żywiołów. Z takich rzeczy, które w sumie pamiętam. A nie, jeszcze 40% wampiryzmu. Ale nie wiem, czy to się uda. Bo no... Mówiąc wprost, mamy fatalne statystyki. Nie mamy niczego. Więc łatwo tu będzie zginąć. Ale nie chcę ginąć, ja chcę odnosić sukcesy, więc... Być bardzo ostrożny. Ale w sumie to tworzy taki ciekawy gameplay, gdzie jesteśmy takim prawdziwym glaskanonem. Nie mamy nic, co by nas ratowało. Trochę jak z szybkim w sumie, czy z duchem poniekąd. Ale jednocześnie mamy niezwykle po prostu wysoki potencjał na rozkręcenie się. I tak, pierwsze co bierzemy ognisko, bo to nie dosyć, że obrażenie żywiołów to jeszcze nas będzie leczyć. Teraz tak. Siekierkę bierzemy. Na razie zostawiamy jak jest, potem skombajnujemy. Przelosujmy, żeby zobaczyć, co to jest. Świetne. Jakby mechaniczna osa. 10% prędkości ataku struktur, 5% szybkości. Muszę przyznać, piękne rzeczy nam się trafiają, więc... Nawet wszystko zablokujemy. Teraz, będąc trochę wzmocnionymi, możemy iść dalej. I tak pewnie zginiemy. Ale ja i tak nie będę narzekał, bo dzisiejszy odcinek, podobnie jak te z początku moich przygód z Bruta, to naprawdę, no, dają nowości. Dają powiew świeżości. Mimo tego, że wszystkie te ostatnie, które robiłem, też w jakiś sposób dawały mi powiew świeżości, radości i odkryć. No, ale oczywiście nic nie przebija tego, kiedy naprawdę mamy takie, no, zdarzenie. Że naprawdę coś nowego, że widać te napisy, te unlocki i tak dalej. I wiedziałem,
wiedziałem, że coś musi tak skończyć. Tak wcześniej odkryliśmy wagabonda, czyli wędrowca, bezdomniaka, jak to tak zwał. O! Broń zawsze dają sobie bonus. Świetnie. Nie możesz mieć dwóch takich samych broni. Okej. Okay. To już wiem, co będzie w następnym odcinku. Ale to jest szczerze super. Bierzemy broni, które mają milion klas i możemy sobie spokojnie radzić. To proszę, punktywne i ciężkie, to i ostrze. Więc to już jest lepsze. Tutaj tylko to. Proszę, tu precyzyjne i prymitywne, więc też dwa. Prymitywne i średniowieczne. Warto przestawy w ogóle. Podoba mi się ta nazwa. Tutaj mamy eksplozywne, żywiołowe, średniowieczne, obuchowe, no po prostu... Tylko byleby brać rzeczy, które są na dwóch lub więcej traitach. A ja na ten moment bardzo wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że jesteście zadowoleni, że wam się to wszystko podobało i tak. W następnym odcinku prawdopodobnie Vagabond. A na tym moment to wszystko, więc no... Trzymajcie się i hej hej!